Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do niego uczniowie. Wtedy odezwał się i zaczął nauczać: Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni. Błogosławieni łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga. Błogosławieni, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Jesteście błogosławieni, gdy was znieważają, prześladują i gdy was oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, to słowo błogosławieni pada w tej dzisiejszej Ewangelii aż 9 razy. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Tylko czy słowo o szczęściu, kiedy tak słuchamy sobie tej Ewangelii, nie powinno brzmieć trochę inaczej? Bo co to za szczęście? Ubóstwo, cierpienie, płacz, prześladowanie. Chyba trochę inaczej wyobrażamy sobie przepis na szczęście. Czy słowo o szczęściu nie powinno raczej brzmieć odwrotnie? Czyli na przykład błogosławieni bogaci, albowiem do nich należą bogactwa tego świata. Błogosławieni, którzy, czyli szczęśliwi, którzy są zawsze radośni, bo oni nie potrzebują pocieszenia. Szczęśliwi, którzy krzyczą, albowiem no, nikt im nie podskoczy. Szczęśliwi, którzy sprytnie kombinują, albowiem oni na pewno sobie w życiu poradzą. Szczęśliwi, którzy są bezwzględni, albowiem wielu będzie im poddanych. Szczęśliwi, którzy nie żyją w czystości, albowiem to oni są panami swojego ciała. Szczęśliwi, którzy nie znają kompromisu, albowiem wygrają każdą bitwę. Szczęśliwi, którzy nigdy nie cierpią, albowiem zawsze pozostaną piękni i młodzi. Kochani, czy nieprzyjemniej byłoby nam słuchać takiego słowa o szczęściu? Kiedy słuchamy błogosławieństw, myślę, że Pan Bóg pragnie skierować do każdego z nas to pytanie, gdzie ty dzisiaj szukasz szczęścia? I kiedy dziś słuchamy tego słowa, to we mnie rodzi się taka myśl, że no jest to dość trudny przepis na szczęście. To jest trudne wymaganie. To jest wysoka poprzeczka, jaką stawia nam Chrystus. Dlatego spróbuj dzisiaj, do tego chcę cię zaprosić, spróbuj spojrzeć na te błogosławieństwa nie jako na wyzwanie, czy też zachętę, czyli że teraz za wszelką cenę musisz robić wszystko, żeby być ubogim, żeby być smutnym i tak dalej, i tak dalej. Chciej usłyszeć to błogosławieństwo jako słowo opisu twojego życia. Że to nie jest wyzwanie, to nie jest wymaganie, to nie jest ta poprzeczka, którą stawia nam Chrystus, ale że jest to opis twojego życia. Bo przecież gdzieś w głębi serca każdy z nas jest ubogi. Gdzieś w głębi serca każdy z nas niesie jakiś smutek, jakiś płacz i tak dalej, i tak dalej. I można mówić o każdym błogosławieństwie, że jest opisem ważnej, konkretnej części mojego życia. I co mówi nam Jezus? Jezus mówi tak: nawet w tej sytuacji, w której dziś najbardziej cierpisz, nawet w tej sytuacji, w której dziś jesteś najbardziej ubogi, nawet w tej sytuacji, w której dziś najbardziej się smucisz, jesteś prześladowany, Jezus mówi, że nawet w tej sytuacji możesz być szczęśliwy.
bo Twoje szczęście bije gdzie indziej. Źródło jest o wiele głębiej niż tylko w tym, co widzisz, niż tylko w tym, co posiadasz, niż tylko w tym, co sprawia może dziś Twój powierzchowny uśmiech. Dlatego bądźmy błogosławieni i chciejmy patrzeć na to swoje życie takim, jakie ono jest, przez pryzmat tych błogosławieństw, z którymi Chrystus dziś przychodzi w swoim Słowie. Pozdrawiam, pokój, dobro.